Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Rabki Zdrój w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat związany z czasami ostatecznymi, jak żyć w tych czasach, a dzisiejsza część jest częścią szóstą, zatytułowaną Usunięcie grzechu ze swojego życia. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, takie są słowa. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, by oddzielały dzień od nocy i by były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności i widział Bóg, że to było dobre. Bóg jest stwórcą wszechrzeczy, i stwarzając, ustanowił odpowiednie prawa dla materii nieożywionej. Są to konkretne prawa fizyczne, matematyczne, chemiczne, astronomiczne, które są niezmienne. Tak miliony lat temu, byśmy powiedzieli, jabłko spadało na ziemię, tak do dnia dzisiejszego też spada jabłko na ziemię. Nic się tutaj w tych prawach nie zmieniły. One są i są, były i będą. Z człowiekiem sytuacja wygląda całkiem inaczej z uwagi na to, że Bóg stwarzając człowieka, to nie jest tylko materia, ale też tam jest duch i dusza. Bóg tchnął człowieka dech swój i człowiek się stał duszą żyjącą. Człowiek się składa z trzech elementów. Ciało, duch i dusza. Człowiek jest istotą całkiem inną od wszystkich stworzonych rzeczy na ziemi. Człowiek ma wolną wolę. I człowiek, czyli Adam i Ewa, którzy byli pierwszymi rodzicami naszymi, Bóg ich stworzył i dał im pierwszy rozkaz, pierwsze przykazania. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania, dobra i zła, nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko ujmiesz zjesz z niego, na pewno umrzesz. Tak więc człowiek jest istotą obdarzoną wolną wolą. On może z tego drzewa poznania dobra i zła zjeść lub nie może. Wszystko zależy od decyzji człowieka. Czy ktoś mu pomaga w tej decyzji, ale ostateczny zamysł, decyzja jest w sercu człowieka. Człowiek decyduje się. Nie może mówić, że o, ten mnie skusił, ten mnie namówił. Nie, człowiek ostatecznie sam podejmuje decyzję. Człowiek może robić różne rzeczy. Z każdego drzewa może spożywać owoce, z tego, z tamtego, w zależności od jego wolnej woli, ale Bóg uczy człowieka posłuszeństwa, że mając wolną wolę, nie wszystko jest dla ciebie pożyteczne. A zarazem Pan Bóg ostrzega człowieka. Ostrzega w ten sposób, że mówi mu, jeżeli przestąpisz mój zakaz, to umrzesz. To jest bardzo poważne ostrzeżenie. I ta sytuacja będzie się przejawiała przez całą historię ludzkości
aż do naszych obecnych czasów. Grzech kusi cię. Grzech nie jest czymś ohydnym, czymś złym, czym można powiedzieć, co jest to, jakbyśmy powiedzieli, coś złego ci smakuje, coś złego, coś źle smakuje, coś to dostajesz torsję. Grzech jest czasami bardzo miły i sympatyczny dla ludzi. Dlatego tak ludzie powszechnie grzeszą. I Pan Bóg w rozmowie z Kainem powiedział mu w ten sposób: jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Czyli jeżeli człowiek nie postępuje dobrze, to zło wchodzi do jego serca. Kusi człowieka, lecz człowiek może panować nad tymi złymi decyzjami. Wiemy, że Kain nie zapanował. Później żałował bardzo, ale to już było po czasie. Tak? A Adam i Ewa żałowali tego grzechu, ale już popełnili ten grzech. Nic nie można było cofnąć ten grzech. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Później ludzie się rozmnażali. Była Sodoma i Gomora. I tak to się mówi, Sodoma i Gomora, sodomici. To jest najcięższe grzechy. Są takie małe grzeszki. Za te małe też jest kara śmierci. Umrzesz. Za duże też umrzesz, ale niektóre grzechy są bardzo uciążliwe. Uciążliwe dla nieba i dla ziemi. I Bóg rozprawił się z Sodomą i Gomorą. Zniszczył te dwa miasta z powodu tego, że grzech był olbrzymi. Pod koniec historii tego świata też będzie taka podobna sytuacja, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Czym bliżej końca czasu, tym grzech będzie coraz większy. Coś jest podobnego jak z potopem, że był tak wielki grzech na ziemi, że Pan Bóg w końcu powiedział: żałuję, że stworzyłem człowieka. Tylko ze względu na Noego nie zniszczył wszystkich ludzi. Tylko 8 ludzi, Noe i jego rodzina oraz zwierzęta, które były w arce, zachowały się. Teraz przejdziemy do szczegółowych doniesień dotyczących prawa Bożego. Kiedy ludzie się rozmnażali, coraz więcej ich było, Pan Bóg ogłosił szczegółową swoją wolę, która była wówczas aktualna. Bo za czasów Adama i Ewy, no trudno było Adamowi i Ewie powiedzieć: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To jest takie, byłoby trochę niezrozumiałe dla pierwszych niewinnych rodziców. Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli i własnym głosem ogłosił z góry Synaj, a później na tablicach kamiennych to zapisał i dał człowiekowi 10 przykazań, które określają dobro i zło, które mówią, co można, a co nie można robić. Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Oczywiście słowa z ziemi egipskiej, z domu niewoli, trzeba brać symbolicznie, bo każdy z nas jest wyprowadzony z tej niewoli grzechu. Bóg wyprowadza człowieka w sposób duchowy i objawia mu swoją wolę. Że jeżeli chcesz człowieku żyć, to oto są przykazania. To są oryginalne przykazania, takie jak są zawarte w
Piśmie Świętym i to czytelnik, który pierwszy raz to czyta, to byłby, jest bardzo zaskoczony. Ja kiedy pierwszy raz otrzymałem Pismo Święte, całe Pismo Święte i przeczytałem te 10 przykazań, które są w drugiej Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, to byłem zaszokowany. Byłem zaszokowany, jak oni mogli to wszystko pozmieniać. Ja byłem zaszokowany. Do mnie nie docierały różnice, wytłumaczenia. A to, bo tamto. Ja mówię, nie, nie, Pan Bóg raz tylko przemówił. Pan Bóg tylko raz ogłosił swoje prawo, a później będzie sąd. Pan Bóg nie traktuje ludzi niepoważnie. Poważnie traktuje. Przekazuje im swoją wolę. Jeżeli odrzucacie, to wasza sprawa. Przyjmujecie, to wasza sprawa. Ale ja was będę z tego wszystkiego sądził. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie przykazanie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają przykazań moich. Trzecie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Czwarte. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszelką pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 5 przykazanie. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Następne. Nie zabijaj. 7. Nie cudzołóż. 8. Nie kradnij. 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 10. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego woła, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To są Boże przykazania, które określają, co jest grzech. Przypatrując się tym przykazaniom, poznajemy wolę Bożą. Te przykazania są szczegółowo omówione w różnych księgach Pisma Świętego i uważny czytelnik znajdzie wytłumaczenie każdego przykazania szczegółowo, które jest na tych tablicach kamiennych. Kolejna rzecz, prawo. To było prawo. Sprawiedliwość Twoja jak góry Boże, prawo Twoje jak głębina niezmierna. Czyli z jednej strony przykazania są niewzruszone, one trwają, tak jak potężna góra nie do poruszenia. A z drugiej strony jak głębina niezmierna. To, co to znaczy? Że wgłębiając się w te przykazania, poszerzając znajomość tych przykazań, odkrywamy prawie że nieskończoność, że one są obrazem Boga. Bóg swój charakter przedstawia w swoich przykazaniach. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Pan Bóg oprócz tego, że ogłosił,
Do tego też dał na tablicy kamiennej. Nie dał na jakiejś zwoju papirusów, który może być spalony i tak dalej, ale na tablicy kamiennej, żeby to nie uległo zniszczeniu. Widzimy starożytne budowle na kamienie, napisy trwają tysiące lat i ciągle są aktualne, a te na papirusach zbutwieją, w zależności wszystko w jakim klimacie jest, że to jest niezmienne i trwałe i wieczne. Następnie takie jest prawo o świątyni. Później była świątynia, świątynia jako miejsce, gdzie człowiek musiał się rozliczyć swoich grzechów, gdzie musiał przyprowadzić baranka, gdzie odbywało się to wszystko zgodnie z pewnym prawem. To nie było prawo 10 przykazań, ale to było prawo o świątynię. Czytając Księgi Mojżeszowe i całe Pismo, znajdujemy około 66 rozdziałów, które mówią o świątyni. Jak należało w tej świątyni się zachować? Ale to jest do osobnego studiowania. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Popełniłeś grzech? To znaczy, że przekroczyłeś przykazania Boże, zakon, czyli przykazania, przymierze Boże. Gdyż grzech jest przekroczeniem przykazań. Jeżeli ktoś mówi, zgrzeszyłem, mamy na myśli, że ten człowiek przekroczył Boże 10 przykazań. I teraz zastanowimy się nad tym, co mówił Jezus o prawie i o grzechu. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Wiele nauczycieli Biblii i w starożytności, i obecnie, uważa, że Pan Jezus zniósł zakon moralny. Zniósł 10 przykazań. Ale Chrystus wyraźnie mówi, wypełniłem zakon. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Chrystus powiedział, że we mnie nie ma grzechu. Chrystus nie popełnił grzechu. Gdyby popełnił grzech, to jego ofiara byłaby bezwartościowa. Zmarłby sam za siebie. A tak Chrystus jest, jak tutaj czytamy, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tylko baranek Boży mógł zgładzić grzechy, gdyż nie miał grzechu. I zarzucanie Chrystusowi, że przyszedł Chrystus zmienić zakon, jest trochę niepoważne. Bóg w swoim majestacie dał prawo, które jest wieczne. Tak samo te prawa fizyczne, one są wieczne. Tak samo prawo moralne w 10 przykazaniach, druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, ono jest wieczne. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Oczywiście przykazania są bardzo ważne, ale Żydzi zastanawiali się, które to jest najważniejsze z tych 10, może o szabacie, może o bałwochwalstwie. No, dyskusje, oni już potrafią toczyć różne dyskusje. A Chrystus powiedział, najważniejsze, będziesz miłował Boga. Pana Boga, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Najważniejsze jest miłość. Bóg jest miłość i wypełnianie przykazań bez miłości jest bezwartościowe.
Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. To jest bardzo ważne. Bóg odpuści człowiekowi, jeżeli człowiek o to poprosi, wszystkie grzechy, jakie popełni, wszelkie bluźnierstwa, ale jedynie nie będzie odpuszczony grzech przeciw Duchowi Świętemu. To jest osobny temat, na którym się dzisiaj nie będziemy skupiali. Idziemy dalej. Grzech równa się nieprawość. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdź z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. W niebie stoczyła się wielka wojna, wielka bitwa między szatanem i wraz z jego aniołami i między Chrystusem a jego aniołami. Szatan został pokonany i zrzucony na ziemię. I tutaj męczy nas ludzi, dokazuje i chce jak najwięcej też w takiej bitwie nas pokonać. Pismo Święte mówi, żebyśmy wyszli z tego wszystkiego, abyśmy nie byli uczestnikami tej wojny. Bo czasami, jeżeli zostajemy w jakimś kościele, przykładowo, który ewidentnie łamie 10 przykazań, to my jesteśmy uczestnikami tego grzechu. Ile było reformatorów w historii? Ile? Ile było odstępstw w czasie Starego Testamentu? Pan Bóg chce, abyśmy żyli zgodnie z jego przykazaniami. Teraz kolejne wersety z Nowego Testamentu. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekonani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. I tutaj mamy dwa elementy. Sługa grzechu i sługa sprawiedliwości. Kiedyś człowiek był sługą grzechu, świadomie grzeszył, czy też nieświadomie grzeszył, nie miał poznania Bożego. Bóg go oświecił przez Ducha Świętego. Duch go przekonał o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I człowiek się uwolnił od grzechu. Stał się sługą sprawiedliwości. Teraz służę Chrystusowi, służę Bogu. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię Boże Bóg twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Tutaj jest mowa o Chrystusie, który umiłował sprawiedliwość, a nienawidził nieprawości. To jest bardzo ważne, żebyśmy miłowali sprawiedliwość. Chcemy żyć sprawiedliwie, chcemy dookoła, żeby w nas była sprawiedliwość, a nienawidzimy nieprawość. To nie znaczy, że nienawidzimy człowieka, nienawidzimy zła, a bliźniego swego, Pismo Święte mówi, miłujcie bliźniego swego. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy, skałę zgorszenia, a kto w niego wierzy, nie będzie zastydzony. I to jest właśnie to, że Izrael dążył do sprawiedliwości z zakonu, przez osiągnięcie sprawiedliwości przed Bogiem z przykazań. Każdy z ludzi zgrzeszy. I wcześniej czy później. I my nie osiągamy zbawienia przez nasze uczynki.
Bóg nam przypisuje sprawiedliwość Chrystusową przez wiarę. I uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości. Będąc sługą sprawiedliwości, my wierzymy, że sprawiedliwy jest jedynie Jezus Chrystus, że Chrystus jest barankiem Bożym, który oczyszcza nas swoją drogocenną krwią ze wszystkich grzechów, ale to dokonuje się na podstawie wiary. Tak samo jak Abraham uwierzył w Bogu. My wierzymy Bogu, że Bóg przypisze nam sprawiedliwość Chrystusową. Przejdźmy dalej. Usuń grzech. Doprawdy, zgodnie ze słowem Pana, spotkało to Judę, aby usunąć ją sprzed oblicza jego za grzech Manasesa, za to wszystko, co uczynił. Jest mowa, jeżeli człowiek nie usunie tego grzechu, to Bóg go usunie. Mamy dołożyć wszelkich starań, aby usunąć grzech z naszego życia. To jest bardzo ważne. Usunięcie grzechu ze swojego życia. Takie jest pojęcie w języku polskim. On żyje w grzechu. Oni żyją w grzechu. I jeżeli człowiek ma takie wyobrażenie, jest przekonany przez Ducha Świętego, że żyje w grzechu, musi wszystko zrobić ze swojej strony, żeby usunąć ten grzech ze swojego życia. I z Księgi Izajasza: gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb, zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet w pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwią cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać. Oczywiście, gdy usuniesz ten grzech, nazwią cię naprawiaczem. Ty naprawiłeś te zburzone mury, które odgradzały cię od świata, od zła cię odgradzały. I to jest bardzo ważne w naszym życiu. Usuń grzech. Jakikolwiek on jest, usuń. Jakąkolwiek cenę też zapłacić za usunięcie. Bo ktoś może powiedzieć, aż mi się nie opłaca, a jestem w takich układach, że ja muszę zostać do końca. Człowieku, ryzykujesz swoje życie wieczne. Jak to będzie? Teraz kolejne wersety, które mówią, dlaczego mamy usunąć grzech? Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Bóg będzie sądził człowieka. Bóg odbył sąd nad Adamem i Ewą. Oni tam zgrabnie się wytłumaczali, ale to tłumaczenie nie było dla Boga. Zgrzeszyłeś. Nie było, że ale. Ależ ona winna, on winny, on mnie zwiódł i tak dalej. To nie ma najmniejszego znaczenia. Przed Bogiem to nie jest usprawiedliwienie. I tak ponieśli karę, mimo że się bardzo gęsto tłumaczyli. A teraz niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymania na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
czyli ten sąd nad bezbożnymi ludźmi, ten sąd ostateczny odbędzie się. Bóg podzieli ludzi na dobrych i złych. Tam jakiejś trzeciej grupy nie będzie. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Dlaczego masz usunąć grzech? Dlatego, aby nie zostać zatraconym na wieki. Księga żywota jest. Tam są spisane wszystkie zapisy człowieka i na podstawie tego człowiek jest osądzony. Sąd Boży jest sprawiedliwy. Nie ma, że nie będzie żadnej osoby, która powie: Panie Boże, Ty mnie skrzywdziłeś. O, sąd jest stronniczy, świadkowie są fałszywi, zapisy są podrobione i tak dalej. Nie, tutaj żaden człowiek nie powie Bogu: ależ to tam jest pomyłka, jestem niewinny. Nie, żaden człowiek tak nie powie. Każdy powie: sprawiedliwe są, Panie Boże, Twoje sądy. Kończąc, zastanowimy się nad bardzo ważną rzeczą. Upamiętaj się. Wiadomo, że grzech zaślepia. Człowiek się musi upamiętać. Musi oczy otworzyć. No gdzie miałam oczy? No, nie miałam oczów, nie widziałam. Byłam zaślepiona. Tak ludzie mówią. Byłem zaślepiony. Później nagle przyszło otrzeźwienie. I mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelię. Cały czas te same słowa są głoszone. Czas się wypełnia. Królestwo Niebieskie przybliża się. A wy ludzie, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelię. Dlaczego macie ginąć? Z powodu swojego nieusuniętego grzechu ze swojego życia. Człowiek tam się naprawdę nie przemknie. Nie wejdzie tam niepostrzeżenie. Każdy z nas będzie bardzo dokładnie badany. Kończąc dzisiejsze rozważania, zapraszam słuchaczy na kolejny odcinek Jak żyć w ostatnich dniach na ziemi, pokorna podstawa. Są to bardzo ważne rzeczy, które mamy rozmyślać. Wiele osób zastanawia się nad światem, analizuje te sytuacje, co to się dzieje w polityce, w Polsce, ale te dane człowiekowi nic nie dadzą. Nic nie dadzą. To są tylko takie chwilowe: a, dowiedziałem się, wiem, jestem mądrzejszy, ale najważniejsze jest życie wieczne. Co mam zrobić, aby być zbawionym? I ten program pomoże Tobie w unormowaniu stosunków z Bogiem. To, co Bóg powiedział Abrahamowi: jam jest Pan Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest w trzech słowach. Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną, społeczność, bardzo ważna, i bądź doskonały. Doskonały to jest to, że usuń grzech, bądź sługą sprawiedliwości. Dziękuję wszystkim za uwagę. Niech was Wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.